Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek, 29 marca, kolejna pobudka z ekipą. Dzieje się bardzo dobrze, wracamy na właściwe tory, a nasza strategia na drugą połowę dużego alt seasonu najprawdopodobniej się sprawdzi. Dobre informacje dla Bitcoina i bardzo ważny tydzień dla wielu naszych. Projektów. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o naszych projektach, bo w wielu projektach będą działy się naprawdę ważne rzeczy przez te ostatnie 3 dni marca. Oczywiście standardowo na początku zapraszam na stronę internetową kryptoekipa.pl z najnowszych rzeczy, szybka 50 z Treborkiem. Macie nowy Airdrop, oczywiście live z kryptoekipą, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Oczywiście do naszych partnerów, tak jak już wspomniałem ostatnio, dołączył projekt Blockchain Polska. Dziękujemy za wsparcie. Logo również dodamy tutaj do sponsorów, także grono partnerów się powiększa. Oczywiście pracujemy bardzo mocno nad ketem. Mam nadzieję, że pierwszy tydzień kwietnia ruszymy z naszym tokenem, ruszymy również z NFT, także będzie działo się dużo. To wszystko jest dla Was, po to, żeby Was wynagrodzić za to, że Was wspieracie. Lecimy oczywiście po kolejne poziomy na moim kan kanale na YouTube, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, subskrypcja łapa w górę i lecimy. Z tematem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku, to jestem bardzo zadowolony. Weekend był dobry, weekend nie był nudny, bo naprawdę w wielu projektach będą działy się ważne rzeczy. Oczywiście zaczynamy jak co tydzień od indeksu Fear and greed Przesuwamy się znowu w kierunku tutaj chciwości, przesuwamy się w kierunku braku strachu na rynku. Obecnie poziom 71, a więc lekko poszliśmy lekko poszliśmy do góry. No, i oczywiście na blockchain, CenterNet widać, że przesuwamy się w prawą stronę. Jeżeli chodzi o ten alt season, wiele naszych projektów wróciło tak naprawdę do poziomów sprzed tych spadków na bitcoinie, które mieliśmy ostatnio. Wiele naszych projektów zrobiło nowe ATH i poszło bardzo mocno do góry, co mnie niezmiernie cieszy. Natomiast wkraczamy w bardzo ważny okres. Mam nadzieję, że to będzie tak, jak sobie założyliśmy, a więc będzie to ta druga połowa alt. Sezonu. Jeżeli chodzi o CoinGecko, Bitcoin, Bitcoin 50 120 i poszliśmy bardzo mocno do góry. Mamy wielki comeback na Bitcoinie, słuchajcie, poszliśmy z poziomu 55 na poziom 58 i jesteśmy już, uwaga, tylko 5% poniżej. ATH. Oczywiście dominacja bitcoina utrzymuje się mniej więcej na poziomie 58, obecnie jest to 58,3. No i zobaczymy jak to będzie się rozgrywać. Natomiast uważam, że jeżeli Bitcoin będzie szedł do przodu i pójdzie po mowę ATH, to również będzie sprawdzać się strategia, że altcoiny będą strzelać bardzo mocno po kolei, oczywiście nie wszystkie razem. Natomiast jeżeli Bitcoin się ustabilizuje, jeżeli Bitcoin zacznie iść bokiem i energia zacznie płynąć w kierunku altcoinu, to mamy duży potężny altcoin season, a właściwie jego go drugą odsłonę, bo tak naprawdę, tak jak mówiliśmy w live, tak jak mówię wam w każdej pobudce, ten Alconit Season trwa na wielu, wielu pozycjach. Ethereum 1763 Cały czas słuchajcie, czekamy na dobre wyniki na Ethereum. Binance Coin 273. Natomiast, tak jak mówię, wiele altcoinów zrobiło naprawdę dobre wyniki. Hadera, Decentraland już powyżej dolara. Słuchajcie, Kusama 546 dolarów. Niesamowicie mocno idzie do przodu. Flow, a więc projekt, który zajmuje się NFT, który zrobił NBA Top Shot i już niedługo wypuści projekt związany z UFC. Także wiele, wiele projektów naprawdę idzie bardzo dobrze do przodu. Crypto.com 021 również powyżej Wydaniu platformy po mainnecie tutaj yy, myślę, że wszystko będzie się tak jak standardowo to w Crypto.com zrównoważono i systematycznie rozwijało bardzo mocno do przodu. Lecimy sobie dalej i oczywiście zaczynamy od wiadomości dnia. O tym mówiliśmy wcześniej Visa i Crypto.com. Crypto.com ogłasza, właściwie Crypto.com i Visa ogłaszają, że udało przeprowadzić się yy, tutaj pierwszą taką testową transakcję na USDC. Jest to bardzo duży milowy krok dla całej branży kryptowalut, ale również Fiatów. Bardzo dobre partnerstwo. Oczywiście, Visa przychylnie patrzy na kryptowaluty. Niesamowity krok do przodu. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Warto również dywersyfikować swoje stablecoiny. Ja do tej pory, tak jak wiecie, większość swoich stablecoins miałem w Teterze ale każdego dnia staram się coraz więcej przesuwać do USDC i zyski, które teraz realizuję na rynku kryptowalut z moich altcoinów, wychodzę właśnie do USDC po to, żeby mieć również równowagę i żeby mieć te stablecoiny dość mocno zbilansowane. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Wzmożona aktywność wielorybów przenieśli 2 miliardy dolarów w bitcoinie w 24 godziny. Duzi gracze przenoszą bitcoiny warte miliamy dolarów. Oczywiście, oczywiście cały czas patrzymy na portfele wielorybów, patrzymy jak zachowują się giganci, jak zachowują się inwestorzy instytucjonalni i te przepływy jak najbardziej są. Zajrzyjmy sobie jeszcze, słuchajcie, na Twittera, i tutaj sytuacja praktycznie się nie zmieniła. Cały czas mamy większe wypływy bitcoina właśnie z giełd niż wpływy bitcoina na giełdę. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj bardzo się to wyrównało, bardzo się zbliżyło, ale cały czas jesteśmy na większym wypływie, jeżeli chodzi o Ethereum. No i tether. Mamy tutaj większe wpłaty Tetera niż wypłaty, co również świadczy o tym, że ludzie chcą kupować. Także bardzo dobre sygnały z rynku. Tak jak mówię, starałem Was się w tym ostatnim tygodniu uspokoić, wtedy kiedy gdzieś tam wiele osób. I patrzyło na to co się dzieje wokół Bitcoina na te rzeczy związane właśnie z powiedzmy tą sytuacją gospodarczą natomiast ja jestem bardzo spokojny idziemy w dobrym kierunku, natomiast trzeba pamiętać, że Bitcoin jest cykliczny więc jeżeli nawet w tym rajdzie do końca roku na te powiedzmy 100 tysięcy dolarów to jest gdzieś taki poziom 80-100 tysięcy który ja chciałbym osobiście zobaczyć na Bitcoinie, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, natomiast jestem świadomy tego, że Bitcoin jest powtarzalny jest cykliczny i będziemy mieli tutaj pullbacki właśnie na poziomie nawet 20 czy 30%. Oczywiście jeżeli popatrzymy na przepływy między portfelami właśnie grubasów, wielorybów, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to jedni sprzedają, inni kupują, natomiast równowaga jest ciągle jak najbardziej zachowana. Bomberzy wpompują 1 bilion dolarów bitcoina w 12 Tysięcy. Pokolenie wyżu demograficznego napędzi kolejną bańkę na bitcoinie. Tak uważa dyrektor generalny Galaxy Digital Mike Noworgatz. Twierdzi, że w najbliższego roku na rynek bitcoina może wpłynąć nawet bilion dolarów, ponieważ bogaci ludzie z wyżu demograficznego XX wieku, tak zwani baby bombers, zainteresują się kryptowalutami. Na przykładzie Morgan Stanley stwierdził, że coraz więcej banków zaczyna oferować swoim klientom ekspozycję bitcoina. Oczywiście ta rewolucja, która trwa, jeżeli chodzi o bitcoina, a więc zainteresowanie bitcoinem nie tylko banków, nie tylko inwestorów e, instytucjonalnych, nie tylko zwykłych, szarych, prostych rzutków, takich jak my, ale również i rządów, to co mówiliśmy ostatnio, spółek rządowych może doprowadzić do tego, że ta hossa na Bitcoinie będzie bardzo dużo długa i ta cena systematycznie w długim okresie czasu jak najbardziej będzie szła do przodu. Natomiast tak jak mówię, ja również inwestuję w Bitcoina absolutnie długoterminowo. Jest to taka moja kryptoemerytura. Natomiast bardzo mocno patrzę na Bitcoina, dlatego że dzięki temu wiem, jak będą zachowywać się na rynku moje altcoiny. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Jesteśmy na kompariku górnicy Bitcoina, zarobili ponad 1,5 miliarda dolarów w marcu. Kopanie Bitcoina staje się coraz bardziej opłacalne dzięki rosnącym cenom Bitcoina. Oczywiście kopanie. Wróciło do łaski. Ja również kiedyś miałem koparkę, kopałem Ethereum, kopałem Ethereum Classic. Natomiast obecnie moja koparka jest już sprzedana, jest rozkręcona. Natomiast jest kilka osób również z naszej grupy, które kopią Ethereum i podają dość dobre wyniki. Także jeżeli interesujecie się kopaniem, to z ostatnich danych, zarówno dla Bitcoina, jak i dla Ethereum, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I można tutaj sobie troszkę dorobić. Szczególnie jeżeli macie możliwość gdzieś tam taniego prądu. Oczywiście nie mam tu na myśli brania. Prądu kablem od sąsiada, ale są różne inne możliwości: fotowoltaika czy jakieś tam inne rzeczy. Także, jeżeli macie taką możliwość, to jak najbardziej warto to robić. Lecimy sobie dalej. Miliarder z Norwegii inwestuje w bitcoina. Tydzień wcześniej wzywał do zakazania bitcoina. Pieniądze wygrały z troską o środowisko. Mamy tu na myśli miliardera Oistin Starley. Stepalen, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, zainwestował zarówno w bitcoina, jak i lokalną giełdę kryptowalut Mirai X. Po tym jak w zeszłym tygodniu skrytykował cyfrowe aktywa według publikacji jakieś tam gazety, niedawno kupił nieujawnioną kwotę bitcoina, a także zainwestował w samą norweską giełdę cyfrowych aktywów. Oczywiście tego typu zagrania omawialiśmy sobie w ostatnich pobudkach, kiedy mówiłem Wam, nie patrzcie na to, co. Mówią, ale patrzcie na to, co robią. I to się gdzieś pokrywa. Mamy coraz więcej osób, które w przeszłości bardzo mocno krytykowały Bitcoina, kryp kry krytykowały kryptowaluty, a oczywiście teraz Bitcoin stał się dobrym aktywem i po prostu Bitcoina kupują. Także jest to normalne, tego typu rzeczy będą się dziać. I gdzieś tam ta rewolucja prędzej czy później trafi do każdego, kto chce mieć zdywersyfikowany portfel. Dzisiaj niestety, albo stety przynajmniej dla nas, bitcoina i kryptowalut nie można lekceważyć. Lecimy sobie dalej. Mamy na BIN krypto bardzo fajne podsumowanie. pięć scentralizowanych giełd wspierających rewolucję DeFi. Do poczytania oczywiście na pierwszym miejscu Binance, Bitfinex, Huobi. OKX i Poloniex, Ja tutaj z tej listy oczywiście najwięcej używam Binance'a. Reszta to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. Ale są to giełdy gdzieś tam, które wspierają różnymi działaniami właśnie zdecentralizowane finanse. Dużo projektów też, też dodają. Oczywiście Binance z własnym łańcuchem, a więc Binance Smart Chain. Też mega pasywka na Binance, jeżeli chodzi o zarabianie, a więc lunch pool. Może jutro albo dzisiaj, jak zdążę, pokażę Wam moje wyniki z ostatniego lunch poola, Naprawdę warto tutaj zarabiać pasywnie z Binance'em, ale aby to robić, trzeba mieć BNB. Oczywiście, jak nie ma Was jeszcze na Binance'ie, to link do rejestracji jest pod tym filmem. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, przechodzimy do naszych projektów. Dzisiaj... Część pobudki duża będzie poświęcona naszym projektom, dlatego że dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj, jako kryptoekipa, wnosimy niesamowitą wartość na rynek. Nikomu nie trzeba już udowadniać naszej wartości, bo projekty, które wprowadzamy na polski rynek, projekty, które mamy w Portfelu, projekty, z którymi współpracujemy i omawiamy, robią naprawdę niesamowite wyniki. Oczywiście zapraszam każdego na grupę Edukacja. Jesteśmy dzisiaj już największą polską grupą y, dotyczącą kryptowalut w internecie. 4000 y, na Telegramie, znaczy, 4 4249 Jeżeli nie macie jeszcze na tej grupie To zapraszam, zapraszam serdecznie Tutaj pomoc, tutaj wsparcie Również mamy grupę Hyde Park Gdzie luźno sobie rozmawiamy o różnych rzeczach Także również cię na nią zapraszam Dzisiaj Telegram jest miejscem, gdzie spotyka się cała nasza kryptoekipa, całe nasze środowisko sympatyków, także warto tam być. 10 najlepszych krajów w aplikacji Socios. Powiem wam, jestem zdziwiony. Myślałem, że Polska będzie wyżej, ale jesteśmy dopiero na ósmym miejscu, jeżeli chodzi o właśnie o pobranie aplikacji Socios. Mam nadzieję, że niedługo to zmienimy. Nasza polska społeczność rozwija się naprawdę szybko. Zarówno na Twitterze, jak i na Telegramie działamy bardzo prężnie. Obecnie słuchajcie, na Twitterze mamy 2150 3, również ponad 15 tysiąca osób na telegramie, gdzie rozmawiamy o projekcie. Tak jak Wam obiecałem, przygotowuję poradnik. Mam nadzieję, że skończę go do FTO, a więc do środy. Natomiast utrudnione, mocno bojowe warunki przedszkola są zamknięte, mamy lockdown i niestety muszę siedzieć z moim małym w domu, a bardzo ciężko się nagrywa, bo dość mocno ruchliwe dziecko, taki jak ja, trochę naładowany energią, więc na pewno mój przynajmniej wiadomo. Natomiast tak jak mówię, postaram wam się to, to zrobić. Natomiast, oczywiście, ten ranking Turcja to mnie nie dziwi na pierwszym miejscu. Będziemy tutaj szli mocno w górę. Socios i czyli w Polsce również bardzo dobrze się rozwija. Robert zbiera Wasze opinie na temat rozwoju czyli w Polsce. Można dawać swoje informacje na grupie na Telegramie. Przygotowujemy również kolejne AMA, kolejne rozmowy branżowe dotyczące ChiliS i Socios. Także będzie się tutaj działo bardzo dużo. Oczywiście 31 będziemy mieli kolejne FTO, też zrobię film, w jaki sposób tutaj uczestniczyć. PFL, a więc Pro Fighting Lich, pierwszy projekt związany z mieszanymi sztukami walk, pierwszy fan token związany z mieszanymi sztukami walk, który dołączy do ChiliS i Socios. I oczywiście odpowiadam tu na pytanie, będę w tym uczestniczyć. Ja uczestniczę w każdym FTO, w każdym locker roomie. Oczywiście nie każde FTO kupuje maksymalnie, natomiast tutaj, tutaj jest to związane z MMA, więc tutaj będę wchodził maksymalnie ile będzie możliwość zakupu, tyle zakupię. Natomiast czekamy jeszcze na informacje, czy to będzie tylko w aplikacji Socios, czy będzie również na giełdzie. Jeszcze tutaj takich informacji nie mamy, ale myślę, że one mogą się pojawić nawet dzisiaj. Lecimy sobie dalej. Oczywiście cryptocom i niesamowity czas dla tego projektu. Mamy kolejny konkurs. Yy, oczywiście do wygrania będzie Kro a więc ekskluzywna kampania. Kolejna kampania, którą robi Crypto.com. Warto brać udział, naprawdę słuchajcie, zawsze tych nagród jest dużo i dość łatwo jest tutaj wygrać, a więc kampania rusza dzisiaj 29, potrwa do 12, 50 tysięcy dolarów w CRO będzie tutaj do rozdania, jeżeli chodzi o to, to na aplikacji należy tutaj zrobić obrót, a więc kupić albo sprzedać, albo zrobić depozyt właśnie tokenów NFT, Sand, Flow, Mana, Engine, bardzo mocne, bardzo mocne projekty, Tita, Chili's RLC, i CHR, a więc tutaj warto, warto, jeszcze raz warto. Ja również będę uczestniczył. Na pewno swoje sandy wrzucę, na pewno wrzucę swoje enginy. Zobaczymy, jaki obrót uda się tutaj mi wygenerować. Oczywiście możecie to zboostować kupując KRO. No, i jeżeli chodzi o nagrody, słuchajcie, aż do, pięcie, do, 500, do, 500, do 500 miejsca można tutaj wygrać. Także tutaj dużo tych nagród od 25 tutaj właśnie, do tej 500, 50 dolarów. No i tak, im wyższe miejsce, tym wyższa nagroda. Ja już w dwóch czy w trzech kampaniach wygrałem. Także będę tutaj brał udział i swoje tutaj będę kro, i swoje tutaj właśnie te tokeny NFT, które mam, będę oczywiście wrzucał. No i oczywiście te punkty, tak jak widzicie, jak się zlicza, zakupy plus sprzedaż. Plus depozyty i mnożone to jest oczywiście też przez Buster, jeżeli kupicie również, również Kro. Także warto, warto jeszcze raz warto. Oczywiście bardzo mocno wystartowała platforma CryptoCom NFT. Tutaj mamy kolejne kolekcje. Mamy oczywiście kolekcję, słuchajcie, Aston Martina, która już się rozeszła. Także te, te tokeny sprzedają się bardzo, bardzo szybko. Mamy oczywiście już zapowiedź kolejnej kolekcji, która ruszy dzisiaj 20, słuchajcie, 9. Także bardzo dobrze. To się rozwija, śledzimy tutaj na bieżąco. Ja jeszcze nie kupowałem, że tak powiem, na razie nie na moją kieszeń i też nie jestem na tyle zainteresowany tym rynkiem NFT w tym klasycznym ujęciu, że po prostu tutaj nie kupuję. Natomiast bardzo dobrze, że ta platforma się rozwija. Niedługo również Snoop Dog, a więc będzie, będzie się działo. Oczywiście. Jeżeli chodzi o krypto to na co ja czekam, to jest Supercharger na Engine. Ie. Potężna alokacja, słuchajcie, 2 miliony dolarów, ruszamy za 5 godzin. Ja jestem już e, oczywiście gotowy, e, robiłem tego wcześniejszego Superchargera, więc tylko zatwierdzę i z automatu moje środki przerzucą się tutaj e, właśnie na ten Supercharger. Przypominam, że jest to mega, mega pasywka, dlatego że tutaj wasze kro będąc właśnie na alokacji, e, kopią wam ten projekt, który jest akurat w Superchargerze, tym razem Engine. Alokacja 2 miliony, także warto robić wszystkie te rzeczy, które są na kryptocom, czy to Supercharger, czy to Syndicate. Wiem, że mówię o tym często, ale po prostu wiele osób jeszcze z tego nie korzysta, a naprawdę, naprawdę warto. Lecimy sobie dalej. Obiecałem Wam, że pokażę Wam projekt, o którym mówiliśmy w ostatnim live. Projekt, który może dość fajnie odpalić. Jest tu również pasywka, a więc Plasma Finance. Ja jakiś czas, czas temu zrobiłem tutaj zakupy. Natomiast jakoś tam mocniej tego nie promowałem. Teraz jest szansa, że fajnie to się rozwinie. Pierwsza sprawa jest taka, że będą tu najprawdopodobniej, a właściwie jest to już oficjalnie ogłoszone na ich Twitterze, robione IDO takie lunchpady. A więc będzie możliwość tutaj wejścia przez ten lunchpad i zakupu nowych projektów przez właśnie Plasma Pay i Plasma Finance. Także warto tutaj z tego korzystać. Oczywiście, cała platforma już ruszyła. Jest tutaj market, jest, tu, jest tutaj swap, jest tu możliwość dodania, właśnie, dodania płynności, także wszystkie te standardowe rzeczy związane z DeFi'em, jest, jest saving, a więc możliwość oszczędzania. Ja swoje plazmy mam jeszcze na giełdzie, ale chyba sobie tutaj wrzucę 86% w skali roku. Mrożenie, mrożenie tu jest na 30 dni, chyba, z tego co pamiętam, a więc myślę, że jeżeli uznamy. Czy ten projekt jest wartościowy, to warto z niego korzystać. Oczywiście zobaczymy, czy ta platforma się rozwinie, zobaczymy, jakie tu projekty tak naprawdę będą wprowadzane. Śledzę bardzo mocno na telegramie. Na razie nie mamy żadnych konkretnych nazw, natomiast ja sobie doładowuję. Dzisiaj cena jest, słuchajcie, odświeżmy sobie to jeszcze. 0,28 13% w, w ciągu ostatnich 24 godzin. 0,4 było ATH, a więc myślę, że. Dobra cena na wejście, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Ja dzisiaj sobie dokupuję drugą pozycję na Plasma Finance i będę wrzucał sobie na stake i zobaczymy, jak to wszystko będzie pracować. I oczywiście, tak jak mówię, wiele tutaj zależy od tego w jaki sposób ta platforma będzie robić te launchpady, te IDO, jakie projekty oczywiście będą tutaj przez Plasma Finance. Wprowadzamy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Laps dzieje się bardzo dużo. Mamy kolejne informacje, kolejne, kolejne listingi, bardzo dobry wynik tego projektu. Dużo procent zrobione. Mamy teraz lekką korektę. Dzisiaj mamy informację o dodaniu na DodoDEX DEX, Dodo, które również. Ostatnio było na Binance, właśnie na Lunch poolu. Także laps cały czas do przodu: 0.097. 15% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin. No i jesteśmy 32% poniżej ATH, które było na poziomie 0.14. Także 14 centów. Także na spokojnie tu obserwujemy. Ja lapsa jeszcze nie sprzewaję. Bardzo ciekawi mnie ten projekt. Również mam nadzieję, że uda mi się w niedługim czasie zrobić film, żebyście wiedzieli, z czym to się tutaj je. Kolejna rzecz, pytacie mnie gdzie ja pasywnie zarabiam oczywiście one inch to jest takie miejsce gdzie można bardzo fajnie sobie pozarabiać, mam tu na myśli dodawanie płynności, a potem wrzucenie na farming, a więc dobajecie płynność sobie na jakieś parze, na przykład nie wiem one inch ethereum, potem wrzucacie na farming i zarabiacie sobie one incha, można również działać tutaj na Binance Smart chainie, co jest tańsze, co jest lepsze i również macie tutaj kilka, kilka tych par a więc ja oczywiście jestem tutaj, kopię sobie pasywnie, mam dodaną tutaj płynność, mam wrzucone tutaj na Farming po to, żeby zdobywać więcej one inchów. One inch oczywiście cały czas idzie systematycznie do przodu obecnie 31% poniżej ATH natomiast jest to projekt który chcę mieć w swoim portfelu długoterminowo oczywiście większość moich projektów moich coinów giełdowych są to giełdy scentralizowane więc tutaj yy, gdzieś tam taki projekt który jest zdecentralizowany gdzie mamy bardzo dużo możliwości jest to pozycja którą ja sobie pasywnie kopię po prostu właśnie na na one inchu. jeżeli będzie trzeba dajcie znać w komentarzach jeżeli chcecie to zrobię również film w jaki sposób tutaj z Łamyńcu Korzystać. Lecimy sobie dalej. Oczywiście projekt, który pokazałem Wam ostatnio, a więc projekt związany z mediami, z niemieckimi mediami projekt, który ma już program, ma już produkt i oczywiście jest to projekt Milk Global. Poczytajcie sobie na temat tokenu na temat roadmapu obecnie czekamy oczywiście na public sale tego, tego tokena ja tu będę wchodził, projekt mega wartościowy, myślę, że mo, mogą dziać się tutaj naprawdę dobre rzeczy jest możliwość zapisu na private sale, oczywiście tam warunki nie są takie łatwe do, do spełnienia, ale można próbować, ja wysłałem zgłoszenie także jak się uda dostać to myślę, że i również niektóre osoby z Crypto ekipy z tego skorzystają, dlatego, że tutaj po prostu wpisałem wyższą alokację, więc może uda się to dostać, 28 aż procent tokenów jest na private sale'u, na public tylko 1,5%, więc tutaj będzie, słuchajcie, bardzo ciężko, to się zamknie bardzo, bardzo szybko. Potem oczywiście listingi, także na temat tego projektu będziemy mówić, będziemy go poznawać i już niedługo oczywiście również więcej informacji. Dzisiaj takie pierwsze informacje, właściwie te informacje bo staliście już na grupie Edukacja, ale kto nie siedzi na Telegramie, ogląda na YouTubie, to tak, żebyście się rzucili sobie okiem i zobaczyli, co to za projekt. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, Binance Visa, o tym mówiliśmy. Oczywiście, lecimy sobie dalej. Centaur to jest projekt. To jest jeden z moich gemów, który jeszcze nie odpalił. To jest jeden z moich gemów, który kupowałem kilka miesięcy temu. Oczywiście jest tutaj zrobiony już jakiś tam wynik około 60%, natomiast 60% na projekcie, na gemie to nie jest żadne odpalenie. Natomiast zaczyna się w końcu coś dziać i mam nadzieję, że ten projekt również dołączy do, do moich gemów, które zrobiły bardzo dobry wynik podczas tej hossy, dlatego że mamy kilka bardzo ważnych wydarzeń. Po pierwsze 31 portfel. Tak jak widzicie końcówka miesiąca będzie bardzo mocna dla nas, projektów. Uruchomienie 14 kwietnia swapu i własny łańcuch Centaur Chain 28 kwietnia. A więc tutaj będzie działo się bardzo dużo. Jest to projekt związany również ze zdecentralizowanymi finansami. Oczywiście ten wallet ma się nazywać HADAR. A więc do poczytania na medium. Tak jak mówię, ja jestem dopiero po pierwszych zakupach. Jest to oczywiście GEM, jest to projekt mały, natomiast czekam na te wydarzenia. Obecnie 0.01, także tutaj słuchajcie, cena niska, oczywiście obroty jeszcze również niskie, także widzicie dość słaba płynność, także te gór, górki i doły. Jeżeli ktoś się zainteresuje tym projektem, o to dzisiaj chyba jest w mojej prywatnej opinii dobry czas na zakup. Natomiast jest to jeden z moich gemów podanych Wam na rok 2021. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, to na co czekamy, to start Orion Protocol. Słuchajcie, 31 tak jak widzicie, ta data 31 to jest data magiczna. Wiele projektów uwzięło się na tą datę, i wiele wydarzeń, i wiele naszych projektów może pójść bardzo mocno, właśnie tutaj po tej dacie. Także mam nadzieję, że ten początek kwietnia również będzie epicki. A więc, start tutaj, słuchajcie, Orion Protocol. Ja jestem załadowany, czekam na spokojnie, jak to wszystko będzie wyglądało. Wchodziłem na pozycjach 5 dolarów, wchodziłem na pozycjach 12 dolarów. A więc tutaj myślę, że wiele osób również w tym projekcie jest, no i czekamy na start. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yy, tutaj samo łączenie się nie będzie, yy, trzeba robić KYC, także. Bardzo mocny projekt, i zobaczymy, czy te rozwiązania, które zaprezentuje Orion Protocol, będą innowacyjne. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. 31 kolejny: 31 Carbon Start Platformy Beta. Gratuluję wszystkim, którzy wchodzili ze mną tutaj na etapie pre-sale'a. Myślę, że to jest projekt, który może mocno namieszać na rynku social mediów, jeżeli oczywiście zrobi dobrą platformę. Ja od dawna po powtarzam, że wchodzenie w Carbon to było duże ryzyko, to była spekulacja, dlatego że nie wiemy, jak będzie wyglądał ten projekt. Natomiast, mnie white whitepaper roadmapem i tymi rozwiązaniami których nie mają inni, oni absolutnie przekonali, kupili mnie w takim cudzysłowiu i ja zainwestowałem trochę w Carbona, także tutaj już jesteśmy na bardzo fajnym, bardzo naprawdę fajnym plusie, cena cały czas rośnie i ta magiczna data 31 no słuchajcie 31 to trzeba będzie wstać o 3, o 3 w nocy i sprawdzać wszystko po kolei co się dzieje ale również ważna data dla Carbona, oczywiście Cena 0,31. Obecnie, słuchajcie, jesteśmy 25% poniżej ATH. A więc, tak jak widzicie, mimo że gdzieś tam Bitcoin wraca, to mam nadzieję, że każdy z Was widzi tą zależność, o której powtarzam od wielu miesięcy, że jeżeli altcoiny robią ATH, a potem bitek mocno spada w dół, to altcoiny potrzebują dwa razy tyle energii i dwa razy tyle czasu, żeby pójść bardzo, bardzo mocno do góry. A więc, wiele ciągle jeszcze altcoinów, mimo że jest na niesamowitym plusie, tak jak większość naszych projektów, to jest poniżej 20% czy nawet 30% poniżej swojego ATH, które było spowodowane tym wcześniejszym spadku na Bitcoinie. Jeden game na koniec, tak jak Wam obiecałem, kolejne MFT, zaczynam dopiero sprawdzać, ale już dzisiaj Wam daję informację, bo tak lubicie, projekt Pastel Network, projekt bardzo malutki, projekt, który dopiero łapie hype, łapie zainteresowanie, dopiero na Twitterze, słuchajcie, 1200 osób. Oczywiście, projekt NFT, który ma łączyć tutaj artystów NFT i blockchain, yy, platforma, natomiast zaczyna się robić delikatnie o tym głośno. Zaczynają tutaj o tym mówić, wiele osób zaczyna o tym mówić jako o takim yy, potencjalnym nowym Gemie, a więc będziemy tutaj sprawdzać. Słuchajcie, PSL, taki skrót, myślę, że wiele osób może kojarzyć, zero, 004, także słuchajcie ta, ta, taniutko, na razie malutka płynność, malutki market capik, także na spokojnie sobie sprawdzamy, dostępny tylko na jednej giełdzie Bitcoin Coin Exchange, będziemy o tym projekcie dużo rozmawiać na grupach, słuchajcie tak jak widzicie, epicki tydzień dla naszej grupy, epicki tydzień dla altcoinów 31 to jest ta data naprawdę magiczna, dajcie łapę w górę dajcie subskrypcję, jedziemy po kolejne poziomy na moim kanale jeżeli chodzi jeszcze o ogłoszenie parafialne o nasze live'y, zmieniamy datę, tak jak obiecaliśmy Wam, im bliżej wiosny, im bliżej lata, wiadomo, że ludzie w piątki grillują, jeżdżą na ryby itp. itd., dlatego live'y będą w czwartki o godzinie 21.00, także już w tym tygodniu widzimy się czwartek 21. Korzystajcie z naszej strony. Zapraszam na grupę Edukacja. Dzisiaj jesteśmy największą polską zorganizowaną społecznością kryptowalut. Subskrybujcie kanał i czekamy na ten epicki tydzień. Będzie się działo. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.